Witam serdecznie, tutaj Extremum Game. Dzisiaj przyjrzymy się grze Amnezji. No i zagrajmy w nową grę, chociaż to taka pokazówka, jak ta gra wygląda, jak się prezentuje. To jest druga odsłona chyba tej gry. Mi się skraszowała niestety, bo chciałem zobaczyć pełną nazwę tej gry. Amnesia: A Machine for Pigs. Jest taka historia dosyć straszna. Ten, kto staje się potworem, zrzuca z siebie ciężar bycia człowiekiem. Proszę bardzo. Mamy rozgrywkę. Jest ciemno niestety. No tak, taka jest gra, po prostu ciemna. Można sobie w opcjach tutaj gammę ustawić na przykład, żeby było jaśniej. Proszę bardzo, żeby było coś widać. Oczywiście im ciemniej, tym straszniej. A jeszcze jak gramy w nocy, to już w ogóle możemy się przestraszyć i później ten ze strachu zemrzeć. Widać tutaj rozlane wino. A może to jest krew, nie wiadomo. Nasza postać chodzi tak, jakby się nawaliła w zasadzie na początku gry. Proszę bardzo, to się obraz tak rozmazuje właśnie. Mamy takie łóżka z kratami, nie wiadomo o co chodzi. No dosyć tak podejrzanie to wygląda w tej grze. No i można sobie poczytać różne karteczki, ale jakoś tak za dużo tutaj na początku nie ma strasznych rzeczy. Na początku szukamy nasze dziecko, albo nawet dzieci. No i sobie szukamy, tak. Tylko jakoś, kurde, tutaj tak ten ruch się rozmazuje, bo on czasami sobie coś tam przypomina, ten gościu, bo ogólnie ma amnezję, nie? A amnezja polega na tym, że człowiek nic nie pamięta, no. Są takie czasami różne odgłosy, które mogą przyprawić nas o dreszcze. Postacią się dosyć tak koślawo chodzi, taka ociężała jest, jakby co to jest, piłeczka, proszę bardzo. No grafika, sami możecie zobaczyć jak wygląda, no nie jest to jakoś tak spektakularnie. Kiedy on coś tam gada, to właśnie ma takie strzały dziwne, jakby się czegoś naćpał. Na początek jest taki jaki można tutaj zauważyć, po prostu nic się nie dzieje. Na początku gonimy za dziećmi, których na razie nie widać. Ogólnie musimy szukać różnych wskazówek, żeby odblokowywać następne etapy w grze. Na przykład, proszę bardzo, tu mamy szufladę, w której znajdziemy wino i książkę jakąś. No, chodzimy po dużym domu po prostu i szukamy rzeczy, które odblokują następne etapy. Kurwa, nie wiadomo o co chodzi w tej grze. Ogólnie właśnie tak gra się w tą grę. A, no ta, tu proszę bardzo. Nie zauważyłem tego. Mamy latarkę. Nie wyczerpuje się, tam dzieci przebiegły. O cholera, trzeba iść po nie. Spierdzielają. Można sobie przykucnąć. I sobie chodzimy. O, tam dzieci były. O, zrzuciły skrzynię. Łobuzy. To sobie tutaj przesuniemy, a tutaj proszę bardzo, Paranormal Activity. I te, nie wiem jak to się nazywa, końce kołyszą się. Ale teraz już się nic nie dzieje. Mamy młotek. Misia mamy. Możemy sobie tego misia wziąć. Rzucić go tutaj, o proszę bardzo. Słyszymy jakieś głosy, może ten gościu na coś choruje, psychicznie jest chory i zabił te dzieci. Można odtworzyć sobie jakieś rzeczy dziwne, zagrać na fortepianie, coś, jakieś trzęsienia. O Jezu, przestraszyłem się, obraz spadł, nie wiadomo o co chodzi. A tu coś tam dzwoni, jakiś telefon, można go odebrać. Pogadaliśmy sobie chwilę, tutaj się zgubiłem, kiedy grałem. O, jakieś dziwne obrazy. To jest straszne.
O, i tak właśnie wygląda ta gra. Później jeszcze inne dochodzą, takie jakieś potwory. Jak się gra za pierwszym razem, to gra może wciągnąć, ale za drugim razem już ta gra nie jest raczej moim zdaniem grywalna. Jest tak troszkę zagadek w tej grze. No i gdzieś wyszedłem, nie wiem gdzie jestem, tak w zasadzie coś tu się trzęsie. Siądziecie sobie na jeden dzień, to przejdziecie ją. O ile nie będziecie mieli większych problemów z rozwiązaniem tutaj różnych zagadek, no tutaj to się człowiek gubił. W zasadzie, no, połowa gry, jak grałem w tą grę, to było coś takiego, że się gubiłem w świecie tej gry. Nie wiedziałem, co trzeba zrobić, nie wiedziałem, co znaleźć. Trzeba czytać te notatki, to jest ważne dosyć. Bo te notatki wiele pomagają w tej rozgrywce. Jak widać, jest taki mroczny klimat. Może jeszcze uda mi się tutaj zlokalizować potwora. Teraz, o proszę bardzo, dzieci przebiegły, a teraz ich nie ma. A tutaj jakieś dziwne rzeczy mu się przypominają, krzyki i inne rzeczy. No to bardzo straszne rzeczy. Jakby kogoś zamordował, być może. Ładne obrazy. Gdzieś tutaj się wchodziło. Proszę bardzo. To już będziecie mieli jedną zagadkę z głowy. Trzeba przesunąć tego niedźwiedzia. I otworzą nam się tutaj drzwi. I trzeba uruchomić tą wajchę. O. Ale to nie wszystko w tej grze. Dalej nie pamiętam, co trzeba było zrobić. Idzie się zgubić. Proszę bardzo, dzieciaki tam przebiegły, zamkły mi drzwi, kurde. A ja muszę się tam właśnie do środka dostać. No i trzeba się zastanowić, jak tam dojść do tego środka. No i teraz jestem tutaj. No i tak łażę sobie w kółko. I się człowiek zastanawia, gdzie ma iść. Toaleta, może spłuczka działa. W lustrze się nic nie odbija, o ile to jest lustro, bo nie wygląda jak lustro. O, proszę bardzo, tajne przejście. Tutaj dźwignię używamy. O kurde, krew. A może wino ktoś rozlał, nie wiadomo. No i tak sobie przechodzimy, patrzymy się. To są obrazy, przez które widać rzeczy, co się dzieją. No i mamy kolejną dźwignię. Jakoś to chyba intuicyjnie przeszedłem. Można intuicyjnie przejść, no ale na początku gry się bardzo gubiłem. Nie ukrywam, że to było dla mnie sporym problemem, żeby dojść do tego etapu. Coś tam biegnie, zobaczmy, co to było. To chyba pierwszy potwór. Tędy przeszedł. O, telefon. Odbierzmy go. No i mamy kolejny etap w grze. Prawie kolejny. Tutaj też są zagadki. O, tutaj na przykład byłem, ale nie mogłem przejść tamtędy. Teraz już mogę. Chyba trzeba chodzić za tymi duchami po prostu. Duchy. Czy coś w tym rodzaju, proszę bardzo. Tajemne przejście i jesteśmy już znowu na zewnątrz. No i tak gra wygląda w zasadzie. Łazimy po tym, nie mamy żadnej broni i tak dalej, jak to w Amnezji bywa. To jest taki screamer trochę czasami. Jak człowiek pierwszy raz gra tą grę, no to ciężko się obyć w tej rozgrywce trochę, bo jednak można się pogubić. Proszę bardzo, ciągle ktoś do nas dzwoni z tego dziwnego domofonu. Świeczka wypadła, nic nie widać. Użyjmy latarki, poświecimy sobie. Coś słychać. Tutaj człowiek może się przestraszyć, oczywiście. No później pojawiają się w grze straszliwe potwory, które mogą nas zabić. Ale śmierć w tej grze nie wygląda źle i w zasadzie jak giniemy kilkukrotnie, to w ogóle nie przeszkadza. Później się już przyzwyczajamy, że jest problem. Tutaj trzeba użyć bezpiecznika.
Proszę bardzo, przemieszczamy tak przedmioty, używamy wajchy i tutaj się nam uruchamia maszyna. O, tędy nie przejdziemy. Tutaj chyba za niedługo będą już potwory, które będą nas straszyć. Ale ja nie chcę się tutaj straszyć. No i proszę bardzo, uruchomiłeś. Co to było? To u mnie coś tam się rozwala w domu, pewnie jakieś duchy. Ja gram jeszcze w taką grę. No zaczynam się obawiać, że do mnie przyszły potwory do domu. Tu mamy kolejną wajchę, to już uruchomimy jakoś. I człowiek musi się właśnie tak rozglądać po tych pomieszczeniach wszystkich. Chodząc po sufitach, proszę bardzo, te drzwi się otworzyły teraz. O. Coś tu się tam dzieje dziwnego. Ale wszędzie są drzwi zamknięte i co ja mam, kurw. A nie, jednak jest otwarte. Haha, dobre sobie. Proszę bardzo, jakieś rury tutaj rozwalone, nie wiadomo o co chodzi. Hold still, for God's sake, hold still, child. Don't let it get into your eyes. I'm gonna rinse it out now. There, it will be fine. You just need to lie down. Enoch, look to your brother. Znowu mu się coś tam przypomniało, że gość się ma amnezję, to sobie tak przypomina, a sam nie wie o co chodzi. Proszę bardzo, mamy wajchę. W końcu doszedłem. Gdzieś. No i tutaj mamy kolejną jakby zagadkę. Chociaż nie wiem, czy to działa. Działa, dobra. Trzeba pokręcić wajchami sobie, proszę bardzo. Następną wajchą. I tutaj ciach, spryska nas. No i. Dobra, i to jest kolejny etap w tej grze. Fajny klimat jest w tej grze. Jakoś ciekawe tam historię opowiada. Nie powiem, że nie, ale ta gra jest na jeden raz. Wczyściliśmy się, to jest ciekawe. Chyba tutaj w tej szufladzie znajdziemy zęby. Nie, może w tej. Albo w tej. Gdzieś są zęby. Może w następnej zęby będą, to wam pokażę. Aha, to trzeba wejść tutaj. Tak naprawdę na początku gry nie wiemy, co się tutaj dzieje. Każde następne etapy coś tam pokazują, o co chodzi, ale tak w zasadzie robimy rzeczy, których w zasadzie nie wiemy po co. To robimy, tylko idziemy za jakby duchami tych dzieci w tej grze. O, i tu jest ta scena chyba z zębami. Kurde, te krzesło mi przeszkadza. Koszula. Książka. Nie ma zębów. Gdzie są zęby? Proszę bardzo. Otwieram. A tam zęby. Niezłe. Ale dosyć tak później człowiek się zastanawia, o co chodzi w tej grze, no straszne. No ale nie chcę zdradzać całej fabuły, jeżeli chcecie grać, no to możecie sobie pograć i dowiedzieć się, o co w tym chodzi wszystkim. Bo w zasadzie właśnie na tym gra polega, żeby odblokowywać te kolejne etapy i dowiadywać się, o co tutaj chodzi, kurde, bo nie wiadomo o co. Fajna jest fizyka w tej grze, ale ona jest i tak naprawdę do niczego, że możemy te krzesła sobie nawet przerzucić przez to okno. No ale fajnie się otwiera tutaj te drzwi. Znaczy powiem szczerze, że średnio się otwiera te drzwi, bo czasami mogą być otwarte, a źle to otworzymy. Bardzo takie niewygodne w użytkowaniu, chociaż takie bardziej jakby realistyczne. No ale co tutaj dużo gadać o tej grze? No, trzeba samemu zagrać i dowiedzieć się, o co w tej grze chodzi, bo naprawdę historia nie jest taka zła. Proszę bardzo. No, im głębiej tutaj schodzimy w fabułę, tym coraz dziwniejsze rzeczy nas spotykają, a tytuł w zasadzie mówi o tej grze. W zasadzie gra nie jest taka zła, bo ja lubię serię z Amnezji. Pierwszą część grałem, nie była najgorsza. Druga część jest też ciekawa. Graficznie dosyć taka stara ta gra jest. No tutaj nie ma co mówić, że grafika fajna. No ale gra no, trzyma poziom z poprzedniej części, nawet jest więcej tych potworów. Są bardziej.
strasznie jeszcze. O ile można tak to nazwać. Jak ocenić tą grę, bo nie jest najgorsza, nie jest, jest irytująca, że trzeba szukać tych rzeczy, bo trochę jest tych zagadek i człowiek się zastanawia, o co chodzi w tym i te dziwne uruchamianie się tych różnych części w grze, że na przykład trzeba notatkę znaleźć w grze. No graficznie to ta gra wygląda dosyć staro. Ona jest dosyć stara. Gra jest z 2013 roku, także została wydana w 2013 roku. Także nie ma co się spodziewać po rewelacjach z grafiki, chociaż szczerze mówiąc, to niektóre gry z tego roku są ładniejsze. Jesteśmy na cmentarzu, bo jakby to w horrorach miałoby zbraknąć cmentarzy. No przecież cmentarz zawsze musi być w horrorach, prawda? Także pochodzimy sobie po cmentarzach, żeby było bardziej ciekawiej i straszniej. Proszę bardzo, zwłoki nawet są ze świnią. Ciekawe, interesujące. Proszę bardzo, jesteśmy w kościele, a na ołtarzu mamy świnie. No i tutaj pyk, i tutaj pyk, i to chyba się otwiera. Tak, dwie świeczki, żeby odpalić piec. Tak to działa w tej grze. No i proszę bardzo, mamy tutaj taki tajne przejście w tym kościele. Aha, to jest winda. A nie, to nie jest winda. No i się otworzyło. Schodzimy sobie tutaj. Na dół. Ktoś tam krzyk... O Boże! Co to jest? Co to jest za dziwactwo? Powiedzcie mi. Co to było? Właśnie. Straszne. Niebezpieczna świnia, która właśnie nas zabija. O nie, o nie. Dobra, i na tym zakończymy grę całą. Bo tak właśnie się prezentuje Amnezja z 2013 roku. No, ja się z wami żegnam. Trzymajcie się ciepło. Cześć.